Like Saturdays in the rocket summer, blue skies in the morning's air. Uh oh, uh oh. Like you, you like me. There's something wrong with this picture. Let's turn it upside down so we can see the insecurities caused by the last 4 years of economic downside. Proszę, co robiłaś jako ambasador w tym roku? Czym się zajmowałaś? Jako ambasador promowałam markę Unilever wśród studentów. Organizowałam bardzo ciekawe eventy. Realizowałem własne projekty, które wraz ze swoim campus managerem ustaliłem na samym początku, a później realizowałem je już sam na Uniwersytecie Gdańskim. I promocją całej firmy Unilever, promocją również produktów, budowaniem świadomości marek wśród studentów, no ale przede wszystkim budowaniem świadomości Unilevera jako najlepszego pracodawcy. W tym roku organizowałam eventy promujące firmę Unilever jako pracodawcę na swojej uczelni. Promowałam praktyki letnie oraz program menedżerski UFLP. Mateusz, co Ci się podobało w pracy ambasadora? Najbardziej podobały mi się przede wszystkim spotkania z ambasadorami innymi. To, że mogliśmy się poznać, mogliśmy wymienić swoje doświadczenia, pomysły na różne akcje, mogliśmy się wzajemnie inspirować. Praca ambasadora podobało mi się to, że mogłem poznać firmę od wewnątrz, poznać ludzi, którzy tu pracują, spotkać się z menedżerami, którzy opowiedzieli mi to i tamto o pracy w dziale, który mnie interesuje. I co Ci się podobało w tej pracy? Najbardziej podobała mi się elastyczność, możliwość spotkania bardzo kreatywnych ludzi. Ludzi, którzy działają nie tylko na uczelni, nie tylko studiują, ale także zainteresowani są organizacjami studenckimi, życiem studenckim i rozwojem zawodowym. Z czego jesteś najbardziej dumna? Bardziej dumna jestem z tego, że moi znajomi już mnie kojarzą z Unileverem. Z tego, że dzięki moim aktywnościom zachęciłam tak naprawdę studentów z Lubelszczyzny do aplikowania do międzynarodowych firm, że otworzyłam im oczy i dzięki temu poszerzyły się trochę ich horyzonty, że zaczęli myśleć globalnie, a nie tylko lokalnie. Że swojej pracy ambasadora wkładam w nią całe swoje serce i całą swoją pracę i chciałabym, żeby każda taka praca, jaką będę miała w przyszłości, skłaniała mnie do tego, żeby robić ją na 200%. Że tak naprawdę mogłam sama wymyślać aktywności, które realizowałam, że miałam dużą odpowiedzialność za to, co robię i widziałam, że to przynosi efekty. Dlatego, że udało mi się nawiązać taki dobry kontakt ze studentami i że potem przełożyło się to na aplikację. Because we know it's gonna come whether we want. Twój ulubiony produkt Unilevera? Moim ulubionym produktem Unilevera jest ketchup Tortex. Przychodząc do mnie na spotkaniach, machają mi na przykład herbatą Lipton i mówią, że to jest Unilever. Ponieważ każdą rzecz, jaką się nim poleje, smakuje jak zapiekana. Coś mam zachęcać, czy do kogo to skierowane? Całe moje serce należy do ketchupu Tortex. Living life with you by my side. You're a smart kid with a beautiful